dzień, że włożony jest brykiet i rozpałka. Może rozpałkę wziąć? Jest! Moi drodzy, kto ma rozpałkę? Ręka do góry, trzeba podzielić się. Kto ma rozpałkę? Słuchajcie, tu właśnie spalamy olej. Jest z rozpałki. Słuchajcie, w namiocie jest rozpałka, ja też potrzebuję już etap rozpalania. Widzę, rodzina dotarła. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło, że się widzę. Co pan chce zrobić? Może pan będzie grzebał. Co na maszynie zrobią? 20 osób? Przejmą właśnie tutaj, przejmą węgle ciepło i będziemy mogli grillować. Kiełbasa jest widzę nacinana bardzo mądrze. Dzięki temu cały tłuszcz z niej wycieknie, a ona nie będzie strzelała, nie pęknie na pół. Idealnie, z tym pełen podziwu naprawdę. Będzie piękna, smaczna. Słuchajcie, żeby również jeszcze są stada kwiatów w środku, ale myślę, że to jeszcze za chwilę, za kilka, ponieważ na razie rozpalamy wszyscy grille. Ja bym chciał zapytać, jak pan 20-osobową rodzinę wykarmi. Jestem tego bardzo ciekawy. Dzień dobry. Wyjątkowy. Zaraz, szanowni państwo, wszyscy tutaj się tam pod... A cały sposób, cały tłuszcz się wytopi. Więc to jest bardzo ważna czynność. Grillowanie jest jedną z najlepszych Zobaczymy. Za chwilę będziemy grillować. Oczywiście z tych warzyw, na które koleżanka z kolegami tworzą różne pyszności, więc również możecie robić zupełnie spokojnie sałatki i nadziewać tą zucinię warzywami, bo na przykład paprykę nadziewać, bądź pomidora nadziewać, bądź grillować. Pamiętajcie o tym, aby kiełbaski ponacinać, wtedy będą o wiele smaczniejsze. I posłudzicie tym, dokładnie tak. O, tu mamy mistrza grilla. Tak. Jak mam na imię? Czesław. Bardzo miło mi, Szymon. Witam pana. Bardzo miło mi. Jaki jest plan na to grilla? Kiełbaska. Pełna biurkowiewana. Bez widelny. Tak jak robi z ciastem kruchym, nacina się, czyli biurkuje, tak pan tu wydurkował tę kiełbasę. Wydurkowałem kiełbasę. Położyłem w cokinie. I czekam. Teraz najgorszy moment w całym tym grillowaniu, oczekiwaniu. Tak. Jak pan myśli, jak długo powinien czekać? A 10 minut. 10 minut, wiesz,
10 minut. No to czekamy 10 minut, pana wrócę za 10 minut. Próbować tych kiełbaski, jak panu dyszka. A bardzo zapraszam. Będzie na delikatnie, pyszy na mocno, tylko na jak pan przewiduje. A tak na delikatnie. Na delikatnie. W moim wieku zawodu to nie można już. Ale trzeba próbować. A to będziemy próbować. Wrócę. Do zobaczenia. Patrzymy, co dalej bezpiecznego jeszcze. A naprawdę są pełen podziwu, ponieważ oprócz tej maszynowanej cukinii powstaje jeszcze inne cudo. Słuchajcie, jest tak. Rączka z cukinii, na nim jest pomidor. To widzę. Na pomidorze mamy plaskę kiełbasy, a na nim jest jeszcze papierowa. To będzie pilowane. Co ty zrobisz? Skąd taki pomysł? No to ja mogę ciekawe dyskusji bardzo klasyczną osobą, bo bardzo fajny sposób. Jestem ciekawy, jak to będzie transportował do wdrożania. Czy nie sprawdzić?